Dzień dobry Państwu. Z tej strony Jakub Zagórny. Kacper Słomka. Analizujemy i zastanawiamy się wspólnie nad kolejnym utworem. To jest utwór Pieśń na zdobycie Połocka autorstwa Kochanowskiego. Oczywiście mówimy tu o utworze, który powstał w 1582, a więc już po momencie zdobycia Połocka, tuż po rozejmie w Janie Zapolskim w 1582 roku, a więc z perspektywy Kochanowskiego już historia była jawna, tak? Już mógł się zaznajomić z wydarzeniami, jakie podczas tej wyprawy miały miejsce. Warto zwrócić uwagę, że moment walki o Połock jest następstwem wojen pomiędzy Rzeczpospolitą, wpierw Zygmuntem II Augustem, a później Stefanem Batorym, w wojnie o Dominus Maris Baltici, czyli o, można w skrócie powiedzieć, o dominację na Morzu Bałtyckim, w którą właśnie o Dominus Maris Baltici, w którą interweniowały państwa. Brakuje mi słowa, wyleciało mi z głowy. Wytniemy to. O Dominus Maris Baltici, w które zaangażowane były takie państwa jak właśnie Rzeczpospolita, czy Księstwo Moskiewskie ówcześnie z carem Iwanem IV Groźnym. Proszę, oddam w tej chwili głos Kacprowi, który utwór przeanalizuje pod kątem polonistycznym. Kochanowski zaczyna swój utwór w sposób dosyć charakterystyczny dla poezji renesansowej, która podejmowała tego typu tematy, właśnie tematy batalistyczne, tematy związane z dziejami państwowości, bo zaczyna od inwokacji, apostrofy pod adresem Boga. Panu dzięki oddawajmy, Jego łaskę wspominajmy. Jest to motyw wskazujący na takie typowe dla ludzi ówczesnych przekonanie, że Bóg jest z nami. Bóg sprzyja naszej konkretnie sprawie i wspiera działania naszych wojsk. Ale w tej samej zwrotce, w dalszym ciągu, mamy mowę o tym, że Bóg hardym miesza rzeczy, a skromne ma na swej pieczy. Jest to z kolei odwołanie się do typowej dla całego chrześcijaństwa idei Boga, który stoi po stronie słabszych, stoi po stronie tych, którzy są bardziej uciśnieni, ale zarazem mają po swojej stronie słuszność moralną. Po tym wezwaniu przechodzi Kochanowski do opisywania pewnej dychotomii, pewnych cech, po tym wezwaniu Kochanowski przechodzi do opisywania dychotomii pomiędzy królem Polski a carem moskiewskim, opisując pewne cechy, które wskazują na to, że są to władcy zupełnie różnego rodzaju, przy czym zaczyna on od pisania o carze moskiewskim. To jest bardzo warte podkreślenia, dlatego że oczywiście w kontekście całego utworu car Iwan jest tym negatywnym bohaterem, więc zaczynamy od pisania o złym bohaterze i podkreślamy takie jego cechy, że jest on srogi, że jednocześnie brakuje mu odwagi, ponieważ, i tutaj mamy istotną rzecz, w jego własnym Nie, przerwij. Donat, weź, tak, przytnij. To jeszcze raz puścimy. Dobra. Od początku nie.